Witam serdecznie. Chciałbym zademonstrować Wam tą hybrydę, tą na GML, którą właśnie poskładałem tak pi razy oko do budowy od WSO304S, bo taką akurat jeszcze jedną posiadałem. A więc tak, włączmy ją może. I czekajcie, może jakąś muzyczkę puścimy. Tutaj mam przewodziki z tyłu podcincze podpięte. Cincze tutaj jeszcze te wejścia nie są popodłączane, także w każdej chwili będzie można zrobić jakiś tam selektor wejść. Ja akurat tutaj zapakowałem diody. Tutaj są diody żółte, 4 sztuki, jeszcze nigdzie na razie nie podłączone. Czerwona to jest grzanie lampek. Tutaj jest sieć, zielona diodka, zresztą zaraz zobaczycie. Momencik, tylko jakąś tam muzyczkę tutaj wrzucę. Cały czas mi wypisują. Moment, może inaczej. Włączmy sobie, tylko że tutaj to pewnie prawa autorskie będą wywalone. Zaraz, niech sobie coś tutaj leci. O, tutaj się odpaliło. Dobra. Coś leci, czy nie leci? Leci, coś tu leci. Tutaj sobie trochę przyciszymy. I teraz tak, włączamy. Mamy sieć zielona, czerwona to jest grzanie lampek i musi się po prostu nagrzać. Tam około 20 sekund. Jak jest całkowicie zimny, to pół minuty, nie? No dawaj, szybciej. No zaraz pójdzie. O, zgasło. I już się włączył. I granie. Całkiem to głośno gra. Dobra, ściszę to, bo zaraz będzie faktycznie prawa autorskie. I teraz tak, wyłączmy go najpierw. Dobra, wyłączyłem. Jeszcze na razie nie skręcałem, bo chcę pokazać, nie? Jak to wygląda? To wygląda w ten sposób. Dwa GML-e, tak jak było. Dwie lampeczki. Układ standby, zasilanie, co tu jeszcze, czasówki do podtrzymania czasów, znaczy do włączenia głośników. To wszystko tak o, tutaj mam jeszcze jeden rezystor, jest tylko tak podstawiony, jak go wlutuję tam głębiej. Przekaźnik do włączenia, tutaj jest przekaźnik do włączania całego wzmacniacza, tu 220-240 V idzie z sieci, z gniazdka, bezpieczniki na 240, czyli zasilanie całego wzmacniacza, zabezpieczenie, później prawy kanał, czyli ten GML, lewy kanał, ten GML, mamy zabezpieczone wszystkie. Dodatkowo tutaj jeszcze podłączę pod gniazdko. W sumie to nie ma potrzeby tego bezpiecznika podłączać, bo tutaj jest zabezpieczony bezpośrednio, nie? Na płytce. Na płytce. No i to, co było w zeszłych odcinkach. Zognijcie poprzednie odcinki z tego wzmacniacza. Ja wszystkie te dokumentacje tego wzmacniacza mam. Chciałbym go wystawić na aukcję, w tym, że nie mam konta na Allegro. I prawdopodobnie będzie ten wzmacniacz na OLX-ie wystawiony. Po prostu będę czekał na oferty. Cenę, którą wystawię, będzie jeszcze dodatkowo dwie lampki dorzucę, bo to jest EF80. Te wszystkie moje płytki były robione na EF80, a nie EF86. Żeby się nie mylić, nie? No i teraz tak. Dodatkowo dwie lampki dorzucam. Cena, która będzie, to są praktycznie koszty elementów w takim stanie, nie w jakiejś tam hurtowni, tylko w standardowym sklepie elektronicznym. Tylko jeszcze nie wiem, ile można wziąć za wzmacniacze te GML. Po prostu nie znam aktualnej ceny, a jak przeglądałem na Allegro, to ceny są kosmos. Bo znalazłem chyba 3. Jeden facet miał jedną sztukę, to chciał za nią chyba 50 czy 49 zł wychodziło z przesyłką, a drugi facet miał dwie sztuki i prosił za dwie sztuki 150 zł. Także to jest, no nie wiem dlaczego, znaczy nie wiem dlaczego, no w sumie może dlatego, że ich nie ma już na rynku, nie?
No i tak, no tak to wygląda. Dwa zasilacze osobne na każdy kanał. Tutaj jest, musiałem tak dowinąć po prostu żarzenia lamp 6,3 V, 6,2 V tam jest dowinięte dokładnie. Teraz tak, ci, którzy tam dostali ode mnie te płytki, znaczy płytki, nie to, że płytki PCB, tylko projekt płytek. Do żarzenia dwa rezystory do masy trzeba zewrzeć 100 ohmów, bo będą przedźwięki z sieci. I to jest po prostu eliminuje. Można wstawić potencjometr. Potencjometr chyba tam 200 ohmów, czy tam 150 ohmów, możecie wstawić potencjometr ze środkową nóżką do masy i sobie ustawić, wyeliminować. Ale w sumie nie ma takiej konieczności. Bo ta lampa chodzi praktycznie na wzmocnieniu nie 120 razy. Tu można śmiało jednym przełącznikiem, przełączając rezystor na wejściu GML-a, odpinając rezystor, zrobić mu wejście mikrofonowe, gramofonowe. Tutaj mamy podwójnie zblokowane do masy rezystory i odpinając, po prostu dobierając impedancję wyjścia lampy do wejścia GML-a, możemy zrobić sobie wzmocnienie lampy 120 razy. Także to jest bardzo dużo. I to jest prosty sposób, dosłownie wstawić tutaj przekaźnik, nie jakieś kabelki ciągnąć od tego, no bo będą burki. To dodatkowe przewody po wzmacniaczu, jak i do dodatkowe masy, to będą przedźwięki, nie? Po prostu wstawić przekaźnik zamiast tego, tych rezystorków tutaj, ja dokładnie nie mam w tej chwili tego schematu, bym powiedział, który to jest. Wstawić tutaj przekaźnik sterowany napięciem na przykład żarzenia 6-voltowym, tylko zrobić prostownik do napięcia. W sumie tutaj na schemacie jest prostownik dodatkowy. Tutaj mamy prąd zmienny, nie jest podłączony nigdzie, nie? Bo ja wybrałem, w sumie po co tutaj mostek, jak mostki są tu, nie? Na wzmacniaczach. Ale można tutaj dostawić śmiało ten mostek i wykorzystać napięcie żarzenia, bo tutaj idzie napięcie żarzenia, wtedy się podłączamy i wykorzystać napięcie żarzenia i do opóźnienia, tak jak jest tutaj wzięte napięcie na przykład z ostrego bodajże, z prawego kanału. Można sobie wykorzystać ten mostek jako włącznik na przykład selektora wejść. Czyli po prostu selektor wejść moglibyśmy zrobić sobie na płytkę na przekaźnikach. Ja to kiedyś tam, jak będzie trochę więcej czasu, bym to opracował w iglu. Na przekaźnikach, którym byśmy sobie mogli właśnie sterować tym napięciem, byśmy mogli sobie sterować te wszystkie przekaźniki wejść, nie? I tak samo czułości, bo tutaj możemy sobie, tak jak mówiłem, wstawić przekaźniki, dwa, i sobie jednym napięciem, jednym włącznikiem sterować sobie czułość, nie? Czy to ma być czułość gramofonu, czy to czułość ma być liniowa, nie? Także to tylko taki mały, krótki opis. W sumie długi już film się robi. Wzmacniacz pięknie pracuje. O, właśnie się nagrzewa. Cyknęły sobie przekaźniki standby. To ten cyknął i za chwilę cyknie ten. O, zobaczymy, co tutaj gra. 2 razy 15 W to ma, 2 razy 14,5 W tak o gdzieś w tych granicach. Także to i lampowe brzmienie, nie? No. Tylko że na tych kolumnach tonsilowskich, na tonsilowskich kolumnach właśnie. Fajnie to chodzi, no nie powiem, że nie, tylko nie chcę puszczać muzyki, bo mnie znowu okroją film. Właśnie i tu jest taki ból, bo zaczęli okrajać mi w ten sposób filmy, że przez pierwsze 1000 wyświetleń, czyli przez pierwszą dobę mam okrojone reklamy, a dopiero po pierwszej dobie wrzucają, udostępniają reklamy. Poza tym wykryłem jeszcze taki myk, że reklamy były wrzucone, gdzie nie mogłem usunąć zarabiania tego filmu, bo właśnie było, że nie nadaje się dla reklamodawców, a reklamy lecą. Także nie wiem, kogo oni chcą szukać, czy no po prostu tak jest, no. Czyjaś platforma robi sobie tam to, co chce. Czas najwyższy, żeby w końcu ktoś pomyślał nad polskim YouTube'em i to takim typowo polskim, na polskich serwerach, nie gdzieś w świecie. I to by było może i praktycznie
dużo lepsze niż to, co tutaj jest, nie? A ze zbiegiem czasu mogłoby się pewnie rozwinąć do takich rozmiarów, jak ma YouTube, nie? Dobra, mało ważne. Trudno się mówi. Jeśli się nie zarabia, to się nie zarabia na filmach. No i co? Wzmacniacz będzie na OLX-ie. Ja pozdrawiam. To by było na tyle. Taka mała prezentacja. Specjalnie prezentacja dla OLX-a. I jeśli chcecie coś więcej o tym wzmacniaczu się dowiedzieć, to oglądajcie wcześniejsze te odcinki z hybrydy, nie? Na GML. Polska konstrukcja.